Galerie handlowe, instytucje kultury oraz gabinety rehabilitacyjne zostały otwarte. Weszliśmy w drugi etap odmrażania gospodarki. Ciągle obowiązują jednak specjalne środki ochrony, rękawiczki i maseczki. Rozpoczął się drugi etap znoszenia społecznych ograniczeń. Jeżeli ministerstwo zaproponowało właściwe utrzymywanie odległości między ludźmi, zasłanianie nosa i ust maseczką, okularami oczu najlepiej, no, widząc skuteczne podporządkowanie się prawie wszystkich tym zaleceniom, możemy sobie pozwolić na dalszy krok. Wyjaśnia epidemiolog dr Zbigniew Hałat. Od dziś otwarte są m.in. sklepy budowlane, meblarskie oraz galerie handlowe. Do obiektu może wejść jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Klientów obowiązują takie same zasady jak w sklepach spożywczych. Maski są, odległość zachowana, nie ma... Gastronomia nie jest otwarta, więc moim zdaniem jest dobrze. Jeszcze kilka sklepów jest zamknięte, ale radość zakupów jest taka jak była. Handlowe godziny dla seniora zostały uchylone. Zdania na temat znoszenia restrykcji są podzielone. Ja uważam, że za wcześnie. Uważam, że trzeba ostrożnie się zachowywać, wtedy będzie wszystko w sam raz. Najważniejsze to zachować spokój i bezpieczeństwo. Nie boimy się. Mamy maseczki, wszystko dobre. Od dziś czynne są także hotele i miejsca noclegowe. Muszą one jednak spełniać odpowiednie wymogi. Pokamedulski klasztor w Wigrach pracuje nad tym, by jak najszybciej przyjąć pierwszych gości. Staramy się nasz ośrodek przygotować, także mamy nadzieję, że te parę dni potrzebujemy, żebyśmy wszystko dostosowali do tych potrzeb, wymogów ministerialnych, wymogów tak naprawdę sanepidu, żeby każdy, kto teraz będzie tu przyjeżdżał, czuł się przede wszystkim bezpiecznie. Mówi prezes Fundacji Wigry Pro, ksiądz Jacek Nogowski. Działalność wznowiły także muzea, galerie sztuki, biblioteki oraz księgarnie. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego symbolicznie otworzył dziś Zamek Królewski w Warszawie. Ta nowa normalność, bo tak nazywamy ten czas, jest także nową normalnością dla polskiej kultury. Te instytucje, które mogą funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym, będą systematycznie otwierane. Tak samo gabinety rehabilitacyjne. Przez ostatnie 2 miesiące wielu specjalistów udzielało telefonicznych konsultacji. W końcu pacjenci mogą skorzystać z normalnego zabiegu. Zabezpieczenie pacjentów to jest dla nas w sumie najważniejsze, oprócz tego, że pomagamy im fizycznie. Mówi rehabilitantka Jolanta Polak. Rząd otworzył także granice dla pracowników i uczniów transgranicznych. Po powrocie do kraju nie będą musieli przechodzić 14-dniowej kwarantanny. Pamiętajmy jednak, że stosując się do wytycznych, dbamy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale także naszych bliskich. Wchodząc do domu handlowego, do galerii handlowej, przechodząc między stoiskami, starajmy się jak najmniej rozmawiać. Jednak ten aerozol, który jest we wspólnym powietrzu oddechowym, jest oczywiście dużo większy, kiedy rozmawiamy, nawet przez maseczkę. Konferencja Episkopatu Polski apeluje o zwiększenie liczby wiernych w kościołach. Od 2 tygodni do świątyni może wejść jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.